Jesteśmy pod Warszawą na manewrach zespołu ratunkowego według scenariusza, który mamy na trzęsienie ziemi w Maroku. Monika Piączek, koordynator zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Przyjechaliśmy tutaj, aby przećwiczyć całość przygotowania szpitala do działania. Tak, począwszy od rozłożenia wszystkich namiotów, wyposażenia do prawdziwej symulacji zdarzenia przyjmowania pacjentów. Testujemy nasze najsłabsze punkty, aby móc jak najlepiej sprawdzić się na prawdziwym polu działań. Mateusz Stajanowicz, ratownik medyczny, koordynator Medewac Hapia-Sionka. Takie manewry pomagają nam sprawdzić, czego nam jeszcze brakuje i co musimy przećwiczyć. Po to się tu spotykamy, aby nie sprawdzić to, jak dobrze jesteśmy, tylko gdzie musimy się jeszcze poprawić. Tego typu zespoły medyczne są najbardziej potrzebne w przypadkach trzęsień ziemi. Wtedy się liczą dwie rzeczy. Przede wszystkim szybkość reakcji, a nasz zespół medyczny jest w stanie wyjechać na misję zagraniczną w ciągu 24 godzin. A po drugie liczy się możliwość niesienia całej kompleksowej pomocy medycznej od standardowej pomocy, którą by się udzielał przy przechodniach, aż po zabiegi ratowania życia. I właśnie to ćwiczymy tutaj. Scenariusz ćwiczeń przewiduje działania medycznego zespołu ratunkowego PCPM w scenariuszu trzęsienie ziemi w Maroku, czyli trzęsienie ziemi, gdzie jest dużo osób z obrażeniami czy kończyn, czy złamań, czy różnego rodzaju krwotoków wewnętrznych, ale także do tego naszego szpitala polowego przychodzą mieszkańcy wsi, przychodzą ludzie szukający normalnej pomocy medycznej, przychodzą kobiety, które są w trakcie porodu. To scenariusz prawdziwych działań medycznych oraz charakterystyk, w jaki sposób się rozwijają kryzysy humanitarne i tego typu sytuacje kryzysowe. Nasz zespół składa się z około 150 osób, lekarzy, ratowników, pielęgniarek. Nie pracujemy ze sobą na co dzień, więc takie manewry są dla nas świetną okazją do tego, aby przećwiczyć wspólne działania. Symulacja medyczna trwa 12 godzin, tak żeby jak najwięcej pacjentów móc przyjąć, jak najwięcej wyłapać takich momentów, kiedy możemy jeszcze coś poprawić, żeby być jeszcze bardziej efektywni tak naprawdę na działaniu.